Pozostaniemy poza terenem Bartoszyc, bowiem z kamerą odwiedziliśmy aktywną grupę mieszkańców Kromarek, która nim skończy jeden projekt, już przystępuje do realizacji kolejnego, zawsze mając za cel niesienie pomocy innym. Komu tym razem pomagają i dzięki komu wciąż mają możliwość rozwijania skrzydeł? O tym w materiale. Koło gospodyń wiejskich w Kromarkach może i nie należy do największych, ale niejedno koło może pozazdrościć aktywności, jakie dzieją się w tym środowisku. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo kobiety, które postanowiły odmienić codzienność, nie rzuciły słów na wiatr, powołując do życia swą organizację i z ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do budowania koła. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj w miejscowości Kromarki takie fajne kobietki, które są bardzo aktywne. Zawsze mogę na nie liczyć. Jak trzeba, to wspierają, działają jako wolontariuszki, działają, jak widać, charytatywnie. Bardzo nam zależało na tym, żeby integrować kobiety, żeby wyszły z tych domów, rozwijały swoje pasje, umiejętności. A nic lepiej na to nie wpływa niż realizacja różnych mobilizujących i otwierających na coś nowego projektów, które stały się pasją koła gospodyń wiejskich w Kromarkach. Atutem tej grupy jest też to, że każda z pań jest inna, każda ma swoje talenty, którymi chętnie się dzieli w gronie tak aktywnych mieszkanek, więc od pomysłu do jego realizacji zwykle jest tu krótka droga. Naszym takim celem jest promocja zdrowego stylu życia. Chcemy uprawiać zioła. Nasz projekt zaczął się od tego właśnie, że stworzyłyśmy kilka rabat, na których zasiałyśmy zioła i teraz chcemy wejść w taki styl eko. Chcemy promować styl życia eko, że można ze starych rzeczy zrobić coś fajnego. My akurat tutaj stworzyłyśmy kilka rzeczy takich fajnych, które dziewczyny teraz robią. Szyjemy woreczki ze starych firanek, ze starych tkanin, które przydadzą się na zioła suszone, na jakieś grzyby, orzechy. Chcemy żyć w stylu takim ekologicznym, żeby wyszły te jednorazówki z obiegu, żeby każda dziewczyna była niezależna, potrafiła sobie coś uszyć. W Bartoszycach niestety już zawód krawcowej, szwaczki nie jest promowany. Dlatego my chciałyśmy jako koło promować, bo bardzo to jest przydatne dla kobiet, które są niezależne, potrafią sobie skrócić nogawki dla męża, zaszyć łatkę dla dzieci, tak? I dlatego chcemy tą tradycję utrzymać i dzielimy się tą umiejętnością. Wielopokoleniowość jest więc podstawą, bo ktoś musi coś przekazać, a na naukę to każdy jest otwarty, bez względu na wiek. Więc lekcja szycia i ich tempo bardzo szybko się przyjęły, bo kołu zawsze towarzyszy chęć niesienia pomocy innym. Takim jednym z celi było współpraca z ludźmi, którzy z terenów Ukrainy przyjechali na nasze regiony. Chcieliśmy im pomagać. Miałyśmy w marcu też taki projekt, szyłyśmy im kołdry i poduszki, a teraz jest taki kolejny etap, szyjemy im pościele. Tutaj mamy już trochę kompletów uszytych, obdarujemy je rodziny potrzebujące. Chcemy z dziewczynami to kontynuować, a może jesteśmy takim małym kołem, ale jednak nas zauważono i z powiatu bartoszyckiego Fundacja Lelka poprosiła nas o pomoc, żebyśmy dla dzieci z chorobami SMA uszyły takie poduszki. Dzieci będą z tej fundacji kolorowały je i później one zostaną przekazane dla centrum w Bartoszycach. Za każdym projektem realizowanym przez koło, obok edukacji, wspólnie spędzonych wieczorów, aktywności, kryje się wspomniana działalność charytatywna. I to przyświeca tej grupie kobiet, które czują, że są potrzebne i wiedzą, że wielu wymaganiom są w stanie sprostać, wkładając w to i serce, i czas, i nowe, nabyte umiejętności.